kiedy słucha się wspomnień dotyczących ojca Józefa, bardzo często powtarza się jedno stwierdzenie, że miał czas dla człowieka. Nie odmawiał nigdy rozmowy, słuchał cierpliwie do końca, nie patrzył na zegarek, nie przestawał z nogi na nogę. Choć czekały inne obowiązki, ważne spotkania, umiał zatrzymać się i być właśnie dla konkretnego człowieka. Jeśli ten człowiek potrzebował pomocy, taką pomoc otrzymywał. Wsparcie obejmowały całego człowieka, jego potrzeby duchowe. To służył rozmową, spowiedzi, jako kapłan. Także potrzeby intelektualne zachęcał i umożliwiał kształcenie, a także materialne, zaradzał ubóstwu. Jako pijan swoją troską obejmował najpierw dzieci i młodzież. Tak przeżywane kapłaństwo, powołanie zwracało uwagę i pewnie pociągało. Niech potwierdzeniem tego będzie świadectwo kolejnej osoby, co Józefa Matrasa, obecnego prowincjała polskiej prowincji zakonu pijarów, nie tylko imiennika, ale przede wszystkim rodaka ojca Józefa. Tak jak tu przypadło, czy w czasie mszy świętej ojciec Jan do tego nawiązał, że 25 lat kapłańskiego życia ojca Józefa, każdy z nas, kiedy się z nim spotykał, mógłby w tej chwili podać wiele przykładów i każdy z nich byłby inny tego promieniowania kapłaństwa ojca Józefa na niego. Ja tu poproszę na to świadectwo. Właśnie jako rodak pochodzimy, ja i ojciec Jan, z tej samej miejscowości, z Laskowej, chociaż on potem z racji pożaru domu przeniósł się w inne miejsce, koło Krakowa, ale dalsza rodzina została w Laskowej, więc często tą rodzinę odwiedzał i przy okazji także i miał okazję gdzieś tam porozmawiać. Może będzie w tym moim świadectwie za dużo mówienia o mnie, ale to ze względu właśnie takiego bardzo osobistego wpływu ojca Józefa na moje życie. Bo właśnie ten, w moim świadectwie, jak powiedziałem, można by wiele aspektów kapłaństwa Józefa podkreślać. Ja chciałbym jakiś jeden, mianowicie to, jak ojciec Józef, i to jako takie przesłanie dla nas wszystkich chciałbym wypowiedzieć, stał się narzędziem w Bożych rękach na drodze życia odczytywania powołania drugiej osoby. Takich przykładów było wiele, ale że ja tu stoję, więc chciałem właśnie dać przykład mojej osoby. Byłem w liceum, w drugiej klasie liceum, gdzieś tam myśli o tym, co robić ze swoim życiem, jaką drogę wybrać. Już w tym wieku już się zaczynają pojawiać. Pamiętam jednak jak dzisiaj, przecież to już było ponad 20 lat temu, ale szedłem do kościoła w niedzielę, a ojciec Józef wracał z kościoła akurat do jego tam rodzinnego domu, przechodziło się koło mojego domu, więc tą samą drogą, tylko spotkaliśmy się, on wracał z jednej mszy wcześniejszej, ja szedłem na kolejną. Przyznam, że wtedy wcześniej się nigdy nie znaliśmy tak bliżej, nie rozmawialiśmy, wiedziałem, że jest i tak dalej. Ale no i właśnie, gdzieś tam się mijamy, on zatrzymał się, zagarnął mnie, co tam słychać, no więc właśnie powiedział, że nie znam się osobiście, no ale rodzinę moją zna. To było bardzo dla mnie takie no, zaskakujące, że rzeczywiście zatrzymał się, miał czas i porozmawialiśmy. I tak to mówię, taki pierwsza chwila bezpośredniego spotkania. Potem no, to było takie chwilowe, na niedzielę przyjechał odwiedziny w domu rodziny, czy właśnie bliskich. Wrócił do Krakowa, ale przez księdza proboszcza za jakiś czas podrzucił takie ulotki o tym, że pijarzy organizują różne kolekcje dla młodzieży. No więc ksiądz proboszcz gdzieś tam przy jakiejś okazji kolędy bodajże właśnie przekazał mi tą ulotkę, więc pojechałem do pijarów i już zacząłem coraz bardziej jakoś krystalizować myśli o mojej drodze. To też było takie gdzieś tam rodzinne, że myśli o byciu księdzem, ale równocześnie tutaj patrząc na przykład starszej siostry, która skończyła studia, była nauczycielką, no też myślałem o tym, żeby gdzieś tam właśnie być nauczycielem. Więc myślę, no jak pogodzić te dwie rzeczy? Ciężko mi to było sobie wyobrazić. No ale ja kiedy poznałem pijarów, zobaczyłem, że jest to możliwe. Być wychowawcą, być nauczycielem, a równocześnie być kapłanem.
I tak się zaczął jakiś kontakt listowy, wtedy jeszcze ponad 20 lat temu, maili nie było, internetu, więc wtedy się pisały jeszcze normalne listy. Młodzież to już pewnie nie pamięta takich czasów, że pisało się długopisem. Ale właśnie zaczęła się taka pewna wymiana listów między mną, ojcem Józefem, takiego dzielenia się. I ja tak no, powoli, stopniowo gdzieś tam dawałem oznaki, że jestem zainteresowany tym może stopnie, ale cały czas miałem taką troszeczkę blokadę, nie wiem, czy to wynikało, żeby tak no, wprost wypowiedzieć, że rzeczywiście chciałbym też na tą drogę wejść. I pamiętam właśnie taki list na ojca Józefa w odpowiedzi na mój wcześniejszy, w którym on tak wprost zadał mi takie pytanie, czy się też tak podzielił swoimi odczuciami, że z tego, jak mnie zna, niedużo, ale mimo wszystko, że z tym pytaniem, czy nie chciałbym tak jak on właśnie zostać kapłanem, zostać PR-em po to, pamiętam to jego zdanie w tym liście, byśmy kiedyś, jak Bóg będzie chciał, pozwoli, razem stanęli przy ołtarzu i wspólnie celebrowali mszę świętą. To był taki rzeczywiście no, wielka pomoc dla mnie, te bardzo konkretne, wprost pytanie, takie otwarte, na które właśnie odpowiedziałem już pozytywnie i wtedy już zaczął się cały proces. Ojciec Jan był wtedy prowincjałem, więc mnie do zakonu przyjmował. Dziękuję, że mnie przyjął. Chociaż jak go teraz przeniosłem z Warszawy do Rzeszowa, to nie wiem, czy żałuję. W każdym razie tak się zaczęła ta droga. I co ciekawe, ja teraz z perspektywy czasu tak się troszkę zastanawiam, że może to był jakiś taki też parę zboży, mianowicie w tym, że ja ten list z tym konkretnym takim pytaniem, słowami ojca Józefa sobie zachowałem. Nigdy jakoś potem nie nikomu, ani też jemu nie mówiłem o tym, ale gdzieś go trzymałem jako bardzo coś cennego, ważnego. I no, 3 lata temu, kiedy zostałem oddelegowany do pracy w Rzymie, a więc spakując się tam, biorąc jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, tam wszystkiego tam się nie dało zawieźć, ale tak do końca sam nie wiem, dlaczego wziąłem ten list ze sobą. Czy tam jakichś innych notatek, czy mniej więcej książek, ale ten list też. I w 2009 roku, w październiku, pod koniec, ojciec Józef z jakichś spraw tych parafiadowych, miał jakieś spotkanie międzynarodowe w Rzymie, więc przyleciał. I tam właśnie u nas w domu w Rzymie, naszym zakonnym, mieszkał, więc któregoś wieczoru wrócił z tych spotkań swoich, tak siedliśmy, pospominali, co tam w Polsce i tak dalej. I ja wyjąłem ten list i mówię, masz, przeczytaj sobie. W ogóle nie mówiąc, co to jest i ten, on taki zdziwiony w ogóle, co mu daje, patrzy, rozpoznał chyba charakter pisma, co się ma, co to było. No mówię, no przeczytaj sobie, co ponad 20 lat temu pisałeś. No ja przeczytał i właśnie te słowa, teraz z perspektywy właśnie, że wtedy z tym pragnieniem, żebyśmy razem kiedyś stanęli przy ołtarzu, widział właśnie się spełniło, bo rzeczywiście poprosiłem go, ogłosił kazanie na moich prymicjach, więc to była taka pierwsza nasza wspólna wtedy cza święta. Ale pamiętam, że jak czytał ten list, w pierwszym momencie zaskoczony, a potem z taką wielką radością w sercu, nie? Że to stał się właśnie, jak powiedziałem na początku, takim narzędziem w Bożych rękach. I ja teraz jakoś do tego nawiązuję i my, bo też się bardzo ucieszyłem, bo mówię, 20 lat trzymałem ten list, w sumie jakoś nikomu nie mówiąc, ani jemu. Wtedy mnie jakoś natknęło, że w ogóle ten list zabrałem do Rzymu, jemu pokazałem. Mówię, to był październik 2009 roku, no a właśnie za kilka miesięcy już była ta tragedia. I dzisiaj być może bym żałował już do końca życia, że mu w ten sposób jakoś nie podziękowałem wprost za to bycie takim narzędziem. A to jako świadectwo, jak powiedziałem, takie przesłanie się dla nas, nie tylko kapłanów, ale myślę osób świeckich też, bo myślę, że często jest właśnie tak, jak ja to doświadczyłem w moim życiu, że człowiek młody, który stawia sobie pytania o drogę swojego życia, o drogę powołania, co wybrać, często właśnie jest pełen takich pytań, niepokojów, a brakuje kogoś, kto by może mu właśnie pomógł tą odpowiedź dać, nie? Takie zadać, takie konkretne pytanie, a czy ty nie myślałeś o tym, żeby zostać kapłanem, żeby zostać zakonnikiem, PR-em? Ojciec Józef był takim narzędziem i tak to jest we mnie i chcę być też ja, tak jak Bóg mnie stawia na drodze innych osób, takim narzędziem i myślę, że to jest takie zadanie, powołanie nas wszystkich, żebyśmy takim narzędziem się stawali. Więc to chciałem tak jako świadectwo z życia ojca Józefa. Dziękuję. Thank you.